Tatów i zespół Strefi, zespół obrzędowy Strefi z Jurkowic, który będzie wieniec niósł, jak również obśpiewywał. Wieniec wykonała pani Maria Szostak z gminy Opatów. Drodzy, miejsko-wiejską według danych z 2004 roku liczy 2711 mieszkańców, a powierzchnia gminy to 113,39 km kwadratowego, z czego na miasto przypada 9,39 km kwadratowych. Użytki rolne ogółem to 9500 80 hektarów, w tym grunty orne 8971 ha, to jest 86,5% użytków rolnych. Liczba gospodarstw i posesji ogółem 1820, w tym gospodarstw rolnych 1290. Burmistrzem miasta i gminy Ożarów jest Opatów. Burmistrzem gminy Opatów jest Krystyna Kielisz. I zapraszamy gminę do swojej prezentacji. A ja tylko przypomnę, że następna gmina to będą Wojciechowice. Oddajemy głos. Stoi się z nogą, bo ty z mocą, to ten wieniec z radością.
bardzo. Zapraszamy grupę wieńcową z Wojciechowic. Procenta ogólnej powierzchni województwa 9,4% powierzchni powiatu. Jeżeli chodzi o ludność, to wynosi, liczba ta wynosi 4544 osoby. Wójtem gminy Wojciechowice jest Tomasz Wlazło. Proszę Państwa, wieniec wykonała społeczność wsi Bidziny pod kierunkiem pani Zuzanny Barańskiej. Wieniec nieśli Wojciech Barański z Sadłowic, Zuzanna Barańska, przepraszam, Wojciech Bakalarski, Zuzanna Barańska z Bidzin, Anna Bońcwol z Wojciechowic i Zbigniew Kozioł ze Stodu. Oj, święty krzyż na górze, Wojciechowice w dole, ożeniłbym się z tobą, ażebyś miała pole, ale ty pola nie możesz i go nie będziesz miała. Zapytaj mi się, głupcze, czy ja cię będę chciała, ale ty pola nie możesz i go nie będziesz miała. Zapytaj mi się, głupcze, czy ja cię będę chciała. Wojciechowianie jadą, Wojciechowianie stoją, bo się Wojciechowianie, oj, nikogo nie boją. Oj, żeby wostu było 177, oj, to się wost nie boi, Wojciechowianie jeden. Oj, żeby wostu było 177, oj, to się wost nie boi, Wojciechowianie jeden. Oj, nie będę się żenił, oj, nie będę się spieszył, i będę się umizgał, i będę panny cieszył. Oj, nie będę się żenił, i tak sobie będę żył. Oj, nie dojrzem karmaty, to jeszcze bym się skrzywił. Oj, nie będę się żenił, i tak sobie będę żył. Oj, nie dojrzem karmaty, to jeszcze bym się skrzywił. Cię wianecku, ty różowy kwiecie, żeby głodnych ludzi nie było na świecie, żeby głodnych ludzi, żeby głodnych ludzi nie było na świecie. Po to cię wianeczku, a kolem, po calutkim świecie, po calutkim świecie, pokojem, pokojem. Po calutkim świecie, po calutkim świecie, pokojem, pokojem. Po to cię wianeczku, cztery strony świata, chlebem i z piosenką, chlebem i z piosenką, od brata do brata.
chlebem i z piosenką, z chlebem i z piosenką, od brata do brata. Kapela! Ostańże wianeczku, nie toć się więcej, bo my cię dajemy w te ojcowe ręce. Bo my cię dajemy w ojcowe ręce. Potoć się, ty pszeniczny chlebie, matusine ręce, oddajemy ciebie. Matusine ręce, oddajemy ciebie. W ręce matusine, żeby obdzieliła też dziwną rodzinę. Żeby oddzieliła tę żniwną rodzinę. A są ci tu jeszcze goście, gospodarze, dajemy im więcej w tym serdecznym darze. Dajemy im więcej w tym serdecznym darze. Dziękujemy bardzo, starosta, dziękuję. List, chyba tam coś jeszcze jest. Okładki są te same. Mam nadzieję, czy państwo są zadowoleni z tych okładek? Nie? A posłowi się nigdy nie odmawia. Poproszę na scenę posła pana Mirosława Pawlaka. Dziękuję bardzo. Gmina Baćkowice zajmuje obszar o powierzchni 96,25 km2, a liczba ludności to 5319 mieszkańców. W ogólnej powierzchni gminy użytki rolne zajmują 7056 hektarów, co stanowi 73,3% tej powierzchni. Średni areał gospodarstw indywidualnych wynosi 7 hektarów użytków rolnych. W strukturze zasiewów dominują zboża. Na dalszych miejscach klasyfikują się rośliny okopowe. Proszę państwa, wójtem gminy Baćkowice jest Marian Partyka. A wieniec wykonało, śpiewują i nieśli koło gospodyń wiejskich z Modliborzyc, które działa już od 40 lat i 2 dni, jak mi powiedziały sympatyczne panie. Oddajemy głos. Pragnący, świeży, rumiany, od wieku w każdej rodzinie najbardziej szanowany. Czy pomyślałeś, marny człowieku, ileż to pracy rąk ludzkich? Wysiać, choć grunta nasze marne, choć nam do borki łogów brak i broń, musimy się. Porywa ziarna, choć ślad za siewcą kroczą stada wrog. Musimy siać, nie wiedząc, którą stronę poniesie wiatr i w ziemię rzuci się. Niech wolny kto i w nieba zbiera plony, dożynki czy radosny zabrzmi śpiew. Wolno nam ni sił, ni dnia marnować. Musimy siać, musimy tworzyć cud. Nie wolno nam po spichrzach ziarna chować. Na świecie straszny głód. Nas tak mało tych, co mogą pomóc.
ze swych zapasów szczyptę braciom dać. I choć nas nie rób zielone, my róbmy swoje, my musimy siać. Musimy siać, bo miłość nas ponosi. Do Ciebie, Panie, i do braci Twych. Błogosław nas, o to Cię każdy prosi. Opierze swe, odda swoje życie swe. Błogosław nas, o to Cię każdy prosi. Opierze swoje i składa życie swe. Witajcie nam tutaj, drodzy przyjaciele, drodzy przyjaciele, z nami nasza radość, smutek i wesele, z nami nasza radość, smutek i wesele. Dziękujemy Bogu, żeśmy doczekali, żeśmy doczekali i dziś na dożynki znowu się zebrali. I dziś na dożynki znowu się zebrali. Pola pustoszeją, żniwa ukończone, żniwa ukończone. Matka Boska zielna idzie wzdłuż koronie. Matka Boska zielna idzie wzdłuż koronie. W koronie złocistej, barwą ziół przetkanej, barwą ziół przetkanej, szczodrze darzy łaską tą ziemię znękaną, szczodrze darzy łaską tą ziemię znękaną. Darem dobrych plonów, by nie brakło chleba, by nie brakło chleba. Niechaj pieśń dziękczynna płynie dziś do nieba. Niechaj pieśń dziękczynna płynie dziś do nieba. Matka Boża idzie plony błogosławi, plony błogosławi. Ona jest najczulsza, w biedzie nie zostawi. Ona jest najczulsza, w biedzie nie zostawi. Otocz się wianeczku, ty zbożowy kwiecie, ty zbożowy kwiecie, żeby głodnych ludzi nie było na świecie, żeby głodnych ludzi nie było na świecie. Otocz się wianeczku, okołem, okołem, okołutkim świecie, pokojem, pokojem, po calutkim świecie, pokojem, pokojem. Otocz się wianeczku, cztery strony świata, cztery strony świata, z chlebem i z piosenką od brata do brata, z chlebem i z piosenką od brata do brata. A stańże wianeczku i nie tocz się więcej, i nie tocz się więcej, bo my Cię dajemy w gospodarzy ręce, bo my Cię dajemy w gospodarzy ręce. Dzisiaj my życzymy wszystkim gospodarzom, wszystkim gospodarzom,
szczęścia i radości, niech się plony darzą. Szczęścia i radości, niech się plony darzą. Wszystkim ludziom pracy, powszedniego chleba, wszystkiego dobrego, czego im potrzeba. Wszystkiego dobrego, czego im potrzeba. Lecz ogle wysoko, ponad polskie niwy, ponad polskie niwy, aby każdy Polak czuł się tu szczęśliwy. Aby każdy Polak czuł się tu szczęśliwy. Niech wam słonko świeci i poranne zorze, i poranne zorze, a na dalszą pracę życzymy szczęść Boże. A na dalszą pracę życzymy szczęść Boże. Dziękujemy bardzo. Pan starosta czyni honory domu. Gmina Baczkowice. Serdecznie dziękujemy, a do nas to nie my, ani żaden z zespołów obrzędowych. Pan inżynier w tej chwili zrobił próbę przed następnym koncertem. Zapraszamy gminę Iwaniska. Proszę Państwa, niedawno, bo w tamtym tygodniu 23 bawiliśmy się na dożynkach w gminie Iwaniska, która przygotowała profesjonalnie i bardzo pięknie. Pamiętamy to. Gratulujemy wszystkim tym, którzy przygotowali gminne dożynki. Na obszarze gminy przeważa tradycyjny, wielokierunkowy system produkcji rolniczej, którego takim filarem jest uprawa zbóż, buraków cukrowych. Jest prowadzony również chów trzody chlewnej, a następnie bydła mlecznego i mięsnego. Wójtem gminy Iwaniska jest Marek Staniek. W orszaku dożynkowym, oprócz tejże kapeli, która przed Państwem jest, był również zespół Dworzanie. Witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy do obśpiewania. Przygotowuje się gmina Lipnik. Osobiście pan wójt przybył. Nie zdążymy.
Pamiętamy, panie wójcie, bardzo udane dożynki 23. Gratulujemy. Jedna z nielicznych gmin, która tak
fantastycznie zrobiła dożywki. Jeszcze jeden utwór będzie? Nie. Nie, jeszcze jeden. Pan starosta czynił honory domu, jeszcze raz będzie musiał? Oj, to się będzie działo. No jest okazja, by to tańczyć. Brawo. Pan minister w pierwszej parze. Czy inni pójdą za przykładem? Proszę bardzo. Trzeciego doprowadził do mistrzostwa. Pan przewodniczący gminy i pani sekretarz z tyłu patrzą, nie rzucą się w tany, bo trzymają wieniec. Brawcy, brawo! Duża brawa, dziękujemy. Była to gmina Iwaniska. Dziękujemy Iwaniskom, dziękujemy bardzo. A na dolną scenę zapraszamy Lipnik. Również tydzień temu przecudne, przepiękne dożynki w gminie, gdzie wójt jest bardzo gościnny, pan Józef Bolira wchodzi również na scenę. Witamy bardzo serdecznie. Przypominamy, że gmina Lipnik to obszar 81,7 km2, a gminę zamieszkuje 5855 mieszkańców. Użytki rolne to 89% powierzchni, a użytki leśne 4%. Gmina stanowi 8,96% powierzchni powiatu. I taka ciekawostka, proszę Państwa, kiedyś była nazywana spichlerzem polskim. Nadal rolnictwo jest podstawą egzystencji 6,5 tysiąca mieszkańców, a wójtem gminy Lipnik jest Józef Bolira. Proszę Państwa, wieniec wykonały mieszkańcy wsi Leszczkowa pod kierunkiem Marianny Bednarz. Niosą wieniec Henryk Szymczyk, Beata Zając, Jolanta Tutor, Krzysztof Bednarz. A obśpiewuje zespół folklorystyczny działający przy Centrum Kształcenia, inaczej Gminny Ośrodek Kultury w Lipniku, gdzie pod kierunkiem pana Sebastiana Szymańskiego, dyrektora tegoż ośrodka. Zapraszamy! Duże brawa dla tych małych wykonawców. Brawo!
miłości, pokoju, miłości, pokoju i dorodnego chleba. Miłości, pokoju, miłości, pokoju i dorodnego chleba. Duże brawa, gmina Lipnik. Pamiętamy dożynki tydzień temu. Bardzo udane. Serdecznie wam gratulujemy. Dzisiaj na dożynkach powiatowych znowu Słucham? Trwały do wtorku, trwają do dziś. Jak się bawić, to się bawić. Dziękujemy Lipnikowi, a na scenę zapraszamy Sadowie. Duże brawa dla Lipnika, dla tych najmłodszych wykonawców. Pięknie się prezentują. Podtrzymują tradycję. Tak jest. Nie wstydzą się stroi. No i to jest chwała za to, pewnie rodzicom, dziadkom przede wszystkim. Proszę Państwa, zapraszamy gminę Sadowie. Gmina Sadowie zajmuje powierzchnię 81,97 km2, w tym użytki rolne to 7060 hektarów, co stanowi 86,4% ogólnej powierzchni. Proszę Państwa, gmina ma charakter typowo rolniczy, w związku z tym uprawiane są rośliny o dużych wymaganiach glebowych, buraki cukrowe, 14% powierzchni gruntów ornych, pszenica 33% powierzchni gruntów ornych i rzepak 4%. Główne kierunki produkcji zwierzęcej to hodowla bydła mlecznego, rzeźnego, chów trzody chlewnej. Gmina Sadowie aktualnie prowadzi kilka bardzo ważnych inwestycji. Najważniejszą jest dokończenie wodociągu Bania. Do tej chwili zbudowano 10 km wodociągu. Mam jeszcze informację o tym, że w tym roku wybudowano 7,5 km dróg.
wartość tego zobowiązania to 3 050 000 zł, a wójtem gminy Sadowie jest Stanisław Olszański, którego serdecznie witamy i również w zespole odśpiewującym. Zobaczymy, jak pan wójt będzie śpiewał. Gratulujemy. A ja przypominam, że wieniec wykonała pani Anna Pokrzywnicka z Gminnego Ośrodka Kultury. Niosą wieniec Helena Moroń, Agata Krowińska, Janusz Dąbrowski i Tomasz Lejdo. Obśpiewuje grupa wokalna Temida z Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu. Zapraszamy. Gmina Sadowie. Żeby dobrze plonowało, to stokrotnie zgoby dało, przynosimy plon w gospodarzu dom. Prowadzimy plon w naszych ojców dom. Niech ojcowie
gorące te brawa, proszę Państwa. Duże brawa. Proszę zobaczyć, jak marketingowa praca pana wójta. Tacy mali, już o brawa proszą. I koperta no wiedzą, stosowna. Czego chcą. Oczywiście. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy teraz przedstawicieli Tarłowa. I tutaj niespodzianka, proszę Państwa, bo wójt Tarłowa upoważnił mnie do zabrania wszystkich gości, jak tu jesteście, za tydzień do siebie na dożynki. Możecie dzisiaj być, prawda to, panie wójcie? Zaprasza pan wszystkich? No jest okazja naprawdę. Panie wójcie, do na scenę prosimy tutaj. Proszę Państwa, gmina Tarłów zlokalizowana jest w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Zresztą wszyscy o tym wiemy. Zamieszkuje ją 5966 osób. Zapraszamy, zapraszamy tu przed nas. Tarłów wchodzi na tą scenę. Łączna liczba gruntów w klasach od 1 do 4 stanowi 6,770 ha, to jest 41,3% ogólnej powierzchni gruntów ornych gminy. Dominującymi gruntami w gminie są użytki rolne wykorzystywane pod uprawę żyta, owsa, gryki, ziemniaków, a przede wszystkim buraków cukrowych. Proszę Państwa, no już wiadomo, wójtem gminy jest Lech Wąsik. Proszę Państwa, wykonał wieniec mieszkańcy wsi Dorotka pod nadzorem Mirosławy Sobczyk. Wieniec nieśli Mirosława Sobczyk, Halina Waleryś, Katarzyna Iwan i Ewelina Polak. Panie wójcie, pytamy ze sceny, czy pan zaprasza wszystkich za tydzień do siebie? Do mikrofonu, żeby się pan potem nie wyparł. Tak jest. Za tydzień o której godzinie? Zapraszamy za tydzień na nasze bożenki w Tarłowie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Duże brawa, wójt zaprosił wszystkich, wszystkich, proszę Państwa. Darmowe catering na dożynkach. Halo? Zachodzi słoneczko, skoro masz zachodzić, bo mnie nogi bolą, mój Boże kochany, po tym polu chodzić. Bo mnie nogi bolą, mój Boże kochany, po tym polu chodzić. Ręce bolą. Serdecznie zaproszonych gości. Przybyliśmy do Was na dwie ślańskie strony małe.
odsypany to przez Pana Boga nam oklarowany. Jesteśmy starocy, ciężko pracujemy i dla jedź do Tarłowa, żeby nasza Unia coś pieniędzy dała, to by nasza gmina lepiej pracowała. Żeby nasza Unia coś pieniędzy dała, to by nasza gmina lepiej pracowała. Nasza gmina biedna, wszyscy narzekają, porzucają pole w miasto, uciekają. Cieszmy się z urzędu, że starosta aż skończą. Pan wójt nie przyjął koperty w tej chwili. Za tydzień pan starosta zaprasza do wody tutaj, proszę zobaczyć. Pan przewodniczący. Proszę brawa, proszę zaczekajcie. Dziękuję. Honoru domu. Normalność. Starosta Kotowski, Kazimierz Kotowski, wójt żegna się, przewodniczący Zenon Lenart na końcu. Panie przewodniczący, zaproszenie jest aktualne, tak? Pan też gości wszystkich. Cieszymy się bardzo. Za tydzień bawimy się w Tarłowie. A my zapraszamy przedstawicieli gminy Ożarów. Czyli gospodarze. Proszę państwa, gmina Ożarów to gmina miejsko-wiejska. Powierzchnia gminy to 183,29 km2. Na terenie gminy zamieszkuje około 12 tysięcy osób, z czego w mieście Ożarów 5200. Produkcja rolnicza stanowi jedną z podstawowych sfer działalności gospodarczej. Na obszarze gminy Ożarów funkcjonuje 1518 gospodarstw indywidualnych. Dominują gospodarstwa małe od 1 do 5 hektarów, których jest 753. Zaś gospodarstw od 5 do 10 hektarów jest 485. 280 gospodarstw to gospodarstwa o powierzchni od 10 do 30 hektarów oraz 23 gospodarstwa powyżej 30 hektarów. W strukturze zasiewów dominuje produkcja zbóż, pszenicy, jęczmienia, buraków cukrowych, ziemniaka. Na obszarze gminy Ożarów występuje raczej niska obsada zwierząt, a w produkcji zwierzęcej dominuje chów bydła i trzody chlewnej. Burmistrzem miasta i gminy Ożarów jest Marcin Majcher. Proszę państwa, przewodnicząca jest z nami również. Tak, wieniec. I do zespołu, do śpiewania. Panie burmistrzu, proszę tam do pierwszego szeregu, bo głos jest znaczący z panią przewodniczącą jako obśpiewujący dzisiaj na dożynkach powiatowych gmina Ożarów. Jako że gospodarze, to zobaczcie, cała sala tu dolna jest zajęta. A pana wiceburmistrza też zapraszamy. W każdym razie pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję.
Pani przewodnicząca, prosimy do pierwszego rzędu. Będzie widoczny. Pani Krystyna Wieczorek, bardzo prosimy. Przed pana burmistrza. Proszę bardzo, głos tam jest stosowny, tak. No i zaczynamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Gratulujemy pani przewodniczącej, panu burmistrzowi za udział tak czynny i aktywny. Tak, tak.
Ja o, tylko dodam. Pogroził, już nie dostajemy wypłaty. Tak. Dziękujemy bardzo. Rozumiem. Proszę Państwa, taka informacja, że grupy wieńcowe mogą zajmować miejsca przy stolikach, które są tutaj po naszej lewej stronie dla Państwa przygotowane. Zapraszamy bezpośrednio, nie zrobiliśmy schodów, bo jest niski podest, ale wszystkie grupy wieńcowe prosimy na lewo. Ja jeszcze dodam, że wieniec wykonały dwie panie, pani Zofia Sobutka i Janina Bańcer. A do nas prosimy Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej na scenę. Jest to ostatni, dziewiąty wieniec. Jarku, przepraszam, Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Ożarów. Ale reprezentujące ziemię świętokrzyską, no, kielecką. No oczywiście. No, więc wieniec wykonał sołtys gminy Gliniany, wsi Gliniany, Suchodółka, Tominy i Grochocice. Kuropatwa Tadeusz, Wąsik Stanisław, Kidoli Mariusz i Sobczyk Roma. A obśpiewują Katarzyna Łycha i Agnieszka. Stowarzyszenie zawiązało się 20 lat temu. Założycielami byli Antoni Wiśniewski, były sołtys Jakubowiec, Marian Grudnik, były sołtys Janopola oraz Jerzy Nogaj, obecny sołtys Julianowa, który od początku piastuje honory stowarzyszenia, działając aktywnie w gminie, powiecie, województwie, nawet kraju, organizując wiele szkoleń, wyjazdów, spotkań, wycieczek oraz wiele, wiele imprez. Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Ożarów. Prosimy. Żeby pole co rok planowało więcej,
grzebianeczku. Po tym jasnym nębem, weselnym kołaczem i razowym chlebem. Towarzyszenie Sołtysów Gminy Oszarów. Śpiewały Agnieszka Majcher i Kasia Łycha. Pan starosta chce wręczyć czerwoną wsteczkę. Prezesowi Stowarzyszenia Sołtysów Jerzemu Nogajowi. Duże brawa. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I proszę Państwa, tymże sposobem chcę podziękować wszystkim grupom wieńcowym za obśpiewanie, za prezentację, za przygotowanie jakże pięknego programu, pięknych wieńców. A teraz przechodzimy do następnego punktu i jest to odznaczenia, wręczenia dyplomów, medali. Proszę do nas na scenę pana ministra Tadeusza Malewajka i starostę opatowskiego, prezesa zarządu Związku Powiatów Polskich Kazimierza Kotowskiego, którzy będą wręczali odznakę honorową zasłużony dla rolnictwa. Poproszę wyżej wymienione osoby, aby przyszły do nas na scenę. Teresa Kmiecicka, Piotr Kasprzycki, Jerzy Pietrzyk, Gustaw Saramański, Tadeusz Stachurski, Władysław Rodek, Sylwester Bucior, Mirosław Pietrkiewicz i Stanisław Malinowski. Odznaczony również jest Robert Kasiński, który dzisiejszego dnia w imieniu jego odbierze żona. Dobrze. Nie, no to na spokojnie. Bardzo serdecznie prosimy na scenę wyżej wymienionych, a ja przypomnę, że wręczać będzie minister Tadeusz Nalewajk, były prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich i obecny prezes Zarządu Powiatów Polskich, starosta opatowski. Pani Teresa Kmiecicka, Piotr Kasprzycki, Jerzy Pietrzyk, Gustaw Saramański, Tadeusz Stachurski, Wacław Rodek, Sylwester Bucior, Mirosław Pietrkiewicz, Stanisław Malinowski, Robert Kasiński,